Książka The Gospel According to Jesus autorstwa doktora Johna F. MacArthura, wydana przez Zondervan w roku 1988. Ja mam trochę późniejszą wersję. I ta książka oczywiście była napisana w czasach, kiedy John F. MacArthur jeszcze był człowiekiem niewierzącym w wieczne synostwo Pana Jezusa, bo została ona napisana jeszcze zanim odwołał tą swoją heretycką naukę. Niestety w identycznym niemal kształcie jest to wydane także współcześnie i ta sama ideologia niewierzącego człowieka została ostatnio wydana w Polsce w roku 2018 rok, 2019 rok, czyli całkiem świeża praca. I to jest kolejna pogadanka na temat tego dzieła. Celem tej wysoce kontrowersyjnej książki jest promowanie Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Inne nazwy to zbawienie pańskie, Lordship Salvation, zbawienie według panowania, inna nazwa Lordship Salvation, czyli zbawienie na podstawie własnej pobożności jest dzieckiem teologii, może można bardziej użyć dosadnie, nieślubnym dzieckiem teologii przymierza, jest interpolacją. Nie jest to dziecięca wiara z Ewangelii Jana 3,16, jak uczy nas Pismo Święte. Słusznie kładzie nacisk na upamiętanie, ale błędnie obejmuje zmianę zachowania według Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Ktoś musi przynieść owoce pokuty, jak się powołują na Łukasza 3,8, aby zostać zbawionym. Czyli główny punkt problemu jest taki, że Lordship Salvation mówi, że muszą być przyniesione owoce pokuty, aby ktoś został zbawiony od piekła. Oczywiście nikt nie kwestionuje z nas, że musi nastąpić szczera zmiana umysłu, odwrócenie się od siebie ku Zbawicielowi, że należy przestać wierzyć w siebie i należy uwierzyć w Pana Jezusa. Ale zwolennicy Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, próbują uczynić zachowanie i owoce istotnymi składnikami, a nie domyślnymi skutkami zbawczej wiary. Okrzyk wojenny Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, brzmi: jeśli Chrystus nie jest Panem we wszystkim, to nie jest Panem w ogóle. Używane jest również stare wesleyowskie porzekadło: Chrystus zbawia nas od grzechu, a nie w grzechu. Jest to oczywiście arminiańska domieszka usprawiedliwienia i uświęcenia do początkowej wiary zbawczej. W rzeczywistości Pismo Święte uczy, że Pan Jezus zbawia bezbożnych. Mówi nam przecież to list do Rzymian, 5 rozdział, 6 werset. I Pan Jezus zbawia bezbożnych w ich grzechu, a następnie zbawionych wierzących od ich grzechu, co mówi nam Galacjan 5,16. Doktor MacArthur nie jest osamotniony w jego uzasadnionym niepokoju o jałowe rezultaty wielu współczesnych ewangelizacji. Wielu innych jest równie mocno świadomych i obciążonych tak zwanym easybelievizmem, łatwym wierzeniem, wyznawcami wiary, którzy następnie nie przynoszą owoców współmiernych do prawdziwego zbawienia. Lecz lekarstwem nie jest czerpanie z poprzedniej dyspensacji, uciekając się do Ewangelii według Jezusa. Autor miał rację, tytułując swoją książkę Ewangelia według Jezusa. Ewangelia według Jezusa to jest poprawny tytuł. Ewangelia, którą Jezus nauczał w Jego przedkrzyżowym upokorzeniem, przed krzyżowym upokorzeniu jako Mesjasz Izraela,
była we wszystkich intencjach i celach zbawieniem według Pana, czyli Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Na gruncie, który autor tej książki Ewangelia według Jezusa, czyli autor Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, przyjmuje Izrael przymierza, ma on rację co do zbawienia według Pana. Problem polega na tym, że stoi on na złym gruncie dyspensacji prawa eonu zakonu. To, czego nasz brat John F. MacArthur nie widzi, ani nie rozumie, a nie jest on bynajmniej odosobniony, to fakt, że nie ma dwóch dróg, ale dwa wyraźnie różne rodzaje zbawienia. Oba mają to samo błogosławione źródło, zakończone dzieło krzyża, i do obu wchodzi się przez wiarę. Ale dr MacArthur opiera zbawienie oparte na Ewangelii według Jezusa, Jana Chrzciciela i pierwszych uczniów. Ta Ewangelia o Królestwie jest skierowana do ziemskiego ludu przymierza, przymierza z narodem izraelskim. Pan Jezus powiedział, nie jestem posłany tylko do zagubionych owiec z domu Izraela. Apostoł Paweł powiedział o Panu Jezusie, a ja mówię, że Jezus Chrystus był sługą obrzeski dla prawdy Bożej, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. Ewangelia Mateusza 15:24 oraz Rzymian 15:8. Ewangelia Królestwa Pana Jezusa Chrystusa nie miała nic wspólnego z chrześcijanami czy Kościołem. Pan Jezus Chrystus nawracał do nadchodzącego ziemskiego tysiącletniego Królestwa, do nowego przymierza, a ostatecznie do wiecznego Królestwa na nowej ziemi. Przed i w czasie ziemskiej służby Pana Jezusa nie było takiej osoby jak chrześcijanin. Nie było takiego organizmu jak ciało Chrystusa. Uczniowie nie byli chrześcijanami, dopóki nie zostali umieszczeni w nowo uformowanym kościele, który jest jego ciałem w dniu Pięćdziesiątnicy. Słowo eklezja, kościół, nawiasem mówiąc, nie występuje w Ewangeliach z wyjątkiem trzech odniesień Mateusza 16:18 i 18:17. Prawdziwa niebiańska Ewangelia na dziś, czyli dyspensacja pomiędzy Pięćdziesiątnicą a nadchodzącym pochwyceniem, zabraniem do nieba wszystkich wierzących, jest biblijnie określona przez Pawła jako Ewangelia łaski Bożej, Ewangelia Jego Syna albo moja Ewangelia, jak mówią takie adresy jak Dzieje Apostolskie 20:24, Rzymian 1:9 i Rzymian 16:25. Doktor Hafer naciskał i podkreślał całkowitą wyjątkowość Ewangelii Pawła. Ewangelia Pawła wytwarza dla tych, którzy uwierzą, zupełnie nowy porządek istnienia po innym porządku człowieka. Chrystus żyje we mnie. Nie chodzi o to, że stary człowiek otrzymał dodatki i korzyści, jak w legalnej religii dawnej Ewangelii, ale o to, że ja jako chrześcijanin jestem na nowo uczyniony z tego, który jest Synem Bożym i że stary człowiek został zastąpiony i sądownie zakończony w jego krzyżu. Będąc ukrzyżowanym wraz z Chrystusem, nie ma już żadnego uznanego istnienia przed Bogiem, podczas gdy ja jako nowe stworzenie jestem w Chrystusie przed Ojcem, a On żyje we mnie. Tak mówi List do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. To jest samo jądro Ewangelii Pawła. Ewangelia Pawła przedstawia relację nowego stworzenia, gdzie wierzący jest w wywyższonym Panu Jezusie, a On jest w wierzącym. Ten podwójny związek ustanawia tożsamość relacji i życia, które przekracza wszelkie ludzkie rozumienie. Przez chrzest w Duchu Świętym, który w obecnej dyspensacji łaski jest udziałem każdego, kto uwierzy, bo mówi nam to 1 Koryntian 12:13, zbawiony jest połączony z Panem Jezusem Chrystusem, bo mówi nam to 1 Koryntian 6:17 oraz Galacjan 3:27. I przez to zjednoczenie z w niebo wstąpionym, w niebo wziętym Panem Jezusem Chrystusem staje się uczestnikiem Jego życia we w niebo wstąpieniu.
o czym mówi nam Kolosan 1:27. Jest to moment, kiedy wierzący jest przełożony z mocy ciemności do Królestwa Syna i Jego miłości, o czym mówi nam Kolosan 1:13. Chrześcijanin jest wtedy, kiedy wierzy w Pana Jezusa, kiedy uwierzy, jest ukrzyżowany, martwy, pogrzebany, w niebo wstąpił z Chrystusem w niebiosa, jak mówi nam Efezjan 2:6. Jest obywatelem nieba, o czym mówi nam Filipian 3:20. Przebaczono mu wszystkie winy, o czym mówi Kolosan 2:13. Jest usprawiedliwiony, o czym mówi nam Rzymian 5:1. I obdarzony każdym duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich w Chrystusie. Efezjan 1:3. Ewangelia według Jezusa miała inny charakter niż powyższe, wcześniej wspomniane cechy. Jego Ewangelia była na poziomie prawa i ziemskiego królestwa, tak jak została zaprojektowana. Przeczytaj pisma lub usiądź pod posługą Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, jako mającego związek z życiem chrześcijańskim, a będziesz miał styczność z bardzo małą ilością prawdy Pawłowej. Jest to bardzo poważny problem. I jest to bardzo duże obciążenie. Bo jeśli będziesz czytał pisma i usiądziesz pod posługą Lordship Salvation, jako mającą związek z życiem chrześcijańskim, to będziesz miał styczność z bardzo małą ilością prawdy Pawłowej. Zostaniesz zabrany aż do 7 rozdziału listu do Rzymian i tam pozostaniesz pod zgrzytającym uciskiem zakonu, prawa. Doktor Hafer ponownie, zacytuję go tutaj, zaznaczał: Kościół nie jest ani razu wspomniany w związku z Ewangelią według Jezusa i jego nauką o Królestwie. Ani też te nauki nie są stosowane do niego, ponieważ jego częścią w Królestwie nie jest panowanie, ale królowanie z Chrystusem, jego głową. Ona, będąc jego oblubienicą, jest jego małżonką. Istnieje bardzo niebezpieczny i całkowicie bezpodstawny sentyment, który zakłada, że każda nauka Jezusa musi być wiążąca podczas tej dyspensacji tylko dlatego, że to Pan Jezus to powiedział. Zapomina się, że Jezus, żyjąc tutaj na ziemi, przed ukrzyżowaniem, zachowując i stosując prawo Mojżesza, nauczał również zasad swego przyszłego królestwa, jakie zacznie się 7 lat po pochwyceniu w Nowym Przymierzu, a przy końcu swej służby i w związku z nadchodzącym krzyżem przewidywał również nauki o łasce, jak to nam przekazał przez apostoła Pawła. Jeżeli ten potrójny podział nauki Pana Jezusa nie jest uznawany, skutkiem nie może być nic innego jak tylko zamieszanie w umyśle i w konsekwencji sprzeczność daleka od prawdy. Tak pisał Hafer w Systematycznej Teologii. Przechodząc dalej, błąd Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, jest naturalnym produktem teologii reformowanej, czyli teologii przymierza, ponieważ jest ona w aktualnej wersji antydyspensacyjna, a więc nie potrafi właściwie dzielić słowa prawdy, jej zwolennicy próbują uzyskać właściwe rezultaty z niewłaściwej dziedziny słowa, to jest z dziedziny prawa. Takie jest stanowisko m.in. Johna MacArthura. Stwierdzenia z jego Ewangelii według Jezusa są błędne, jak on błędnie naucza. I tutaj zacytuję trochę jego słów. Istnieje tendencja jednak dla dyspensacjonalistów do oderwania się od komparatystyki prawdy do tego stopnia, że mogą oni dokonywać niebiblijnych rozróżnień. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że aby właściwie dzielić słowo prawdy, to jest odpowiedź na ten przytoczony przed chwilą cytat MacArthura, nie należy mylić, ale wyjaśniać. Zamieszanie spowoduje, że ktoś wśliźnie się do niewłaściwej dyspensacji słowa. Dr MacArthur nie jest osamotniony w tej praktyce niewyznaczania twardej i trwałej linii, czy w ogóle jakiejkolwiek linii. To samo uchybienie rozwinęło się już w takich dyspensacyjnych seminariach jak Talbot, Grace i Dallas.
doktrynalny rozwój ortodoksji, czyli progresywizm, którego dopuszczają się niektórzy liderzy seminariów, jest po prostu błędnie podzieloną nieortodoksją. Ich rozwijający się dyspensacjonalizm gra w ręce zwolenników przymierza, czyli jest po myśli zwolenników przymierza. Jest to tragiczny spektakl ewangelickiego ojca, który śpieszy się, aby przechwycić marnotrawnego syna przymierza, okrywając go pocałunkami, przykrywając szatą akceptacji i wesoło odprowadzając do domu. Ci ewangelicy przywódcy porzucili i uciekli od twardego dyspensacjonalizmu Darbiego, Scofielda i Hafera. Wszystko, co mają, otrzymali od nich, ale teraz marnują to z lekkomyślnością. Oni cofnęli się i upadli na ziemię aż do poziomu ziemskiego przymierza. Dlaczego na przykład tak wielu absolwentów Dallas jest zorientowanych na przymierze? Jest to podobne do tego, co miało miejsce pokolenie temu, kiedy pasywni liderzy ewangelikalni podali prawą, złą rękę współczucia agresywnym charyzmatykom. To była kwestia subiektywnej społeczności, ponieważ tak mało było w tym rzeczywistej doktryny. Teraz jest to raczej sprawa obiektywna, rozbicie lub pomieszanie doktrynalnych rozróżnień i to przez tych, którzy wcześniej posiadali i utrzymywali słusznie podzieloną doktrynę. Dr MacArthur nie jest w żadnym sensie tego słowa poprawnym dyspensacjonalistą. On jest amalgatystą. Myślenie jest od słowa amalgamat, czyli jest on amalgamatystą, amalgamatysta. To jest ktoś, kto miesza różnego rodzaju składniki. Ta książka, jak i inne jego autorstwa, jest pełna cytatów z teologii przymierza. I niektórzy z pisarzy, których autor użył, aby uwiarygodnić jego twierdzenia o Lordship Salvation, czyli o zbawieniu na podstawie własnej pobożności, to sami po prostu przedstawiciele tutaj teologii przymierza, jaki prawdziwy dyspensacjonalista użyłby 39 lub więcej pism i autorów z zakresu pism antydyspensacjonalistycznych przymierza, aby uzasadnić tezę swojej książki. Z pewnością uzasadnione jest postawienie pytania, po której stronie jest dr MacArthur. Na pewno nie jest dyspensacjonalistą. Autor zamieszcza nie jedną, ale dwie przedmowy. Pierwsza z nich jest autora Packera. Jest to wspaniała książka, jak pisze Packer. Jasna, zrozumiała, budująca i tak dalej. Same pieny przez Packera. Druga jest autorstwa Jamesa Montgomery'ego Boyce'a. I to też jest właśnie człowiek, który jest związany z teologią antydyspensacjonalistyczną. I chciałbym rozważyć pewne zamieszanie w umyśle i sprzeczności z prawdą, jakie zawarte jest w próbie doktora MacArthura, by zakuć w Ewangelię Królestwa Pana Jezusa jego niebiańskie ciało. I tutaj pierwszy punkt zarzutu MacArthura: na wielu niepokojących frontach głoszone dziś orędzie nie jest Ewangelią Jezusa. Nasza odpowiedź jest taka i to jest bardzo dobra rzecz. To jest dobra rzecz. To bardzo dobrze. Dzisiaj mamy służyć Ewangelią Pawła. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, przez którą jesteśmy stworzeni w ciele Chrystusa, a nie Ewangelią Pana Jezusa odnoszącą się do zorientowanego na prawo ziemskiego królestwa teokratycznego, które będzie 7 lat po pochwyceniu Kościoła w Nowym Przymierzu. Jeszcze nie pora na to. Sposób życia, na który wskazuje MacArthur poprzez Ewangelię według Jezusa, skutkuje prawem jako regułą życia. Natomiast obecna Ewangelia według Pawła, Ewangelia głoszona na zlecenie uwielbionego Pana Jezusa, skutkuje prawem ducha życia w Chrystusie Jezusie, o czym mówi nam list do Rzymian 8:2. MacArthur
napisał coś takiego. Pan Jezus nie przyszedł głosić poselstwa, które byłoby nieważne do czasu ucisku lub tysiąclecia. Jego Ewangelia jest jedynym poselstwem, jakie mamy głosić. Odpowiedź. Galacjanie nie byli zbawieni przez Ewangelię według Jezusa. Byli Galacjanie, jak uczy Galacjan 2:20, chrześcijanami zbawionymi przez poselstwo głoszone przez apostoła Pawła, który powołał was do łaski Chrystusa, o czym mówi Galacjan 1:6. Ewangelia według Jezusa pod prawem składała się z odpuszczenia grzechów przez przyszłe dzieło krzyża i wiecznego życia w królestwie na tysiącletniej, a następnie nowej ziemi. Ewangelia według Pawła składa się z przebaczenia grzechów przez przyszłe dzieło krzyża i życia wiecznego w Chrystusie, który jest głową w niebie. Oba zbawienia są wieczne, ale jedno jest w chwalebnym ziemskim królestwie, drugie jest w chwalebnej niebiańskiej osobie, która jest naszym życiem. Rozłam między Izraelem a Kościołem został raz na zawsze skonsumowany przez oddzielające dzieło krzyża i został zamanifestowany w dniu Pięćdziesiątnicy. Życie wieczne, którego szukał bogaty młody książę, to życie w królestwie, które mógł zdobyć, wyznając swoje grzechy i poddając się panowaniu Jezusa. Nigdy nie stałby się chrześcijaninem ukrytym z Chrystusem w Bogu, jak mówi nam Kolosan 3:3 na tamtej podstawie. Lordship Salvation, zbawienie na podstawie własnej pobożności, jest to nauka o przymierzu, to znaczy jeśli wytrwasz do końca, do samego końca, zostaniesz zbawiony. Prawna orientacja doktora MacArthura powoduje, że stawia on wytrwałość w odwrotnej sytuacji. Wierzący Panu Jezusowi chrześcijanin wytrwa, ponieważ Ojciec odtworzył go w swoim Synu. I to i przez jego życie on wytrwa. Tak, na tym polega łaska, a nie na tym, co pisze MacArthur. Autor, MacArthur, spędza większość całego rozdziału 8 na Judaszu, używając go jako przykładu wyznawcy chrześcijaństwa. Chodzi oczywiście o ten 8 rozdział. W polskiej edycji jest to rozdział 9, błędnie otworzyłem tytuł, bo to jest rozdział 9. On potępia zatwardzałe serca. Taki jest tytuł. Czyli autor MacArthur spędza większość całego rozdziału 9 na Judaszu, używając go jako przykładu wyznawcy chrześcijaństwa. Ale w rzeczywistości ani Judasz, ani żaden z jego współuczniów nie wiedział nic o tym, co to znaczy być chrześcijaninem. W pewnym momencie przed śmiercią Chrystusa przecież wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Odtąd wielu uczniów jego cofnęło się i więcej z nim nie chodziło, jak mówi Ewangelia Mateusza 16:56 i Jana 6:66. Termin uczeń, naśladowca nie występuje po dziejach apostolskich. Uczniostwo ma związek z ekonomią zakonu, z ekonomią prawa. Jak Ewangelie są przejściem od prawa do łaski, tak Księga Dziejów Apostolskich jest przejściem od judaizmu do chrystianizmu. Upamiętanie, jako że odnosi się zarówno do zbawienia królestwa, jak i zbawienia chrześcijańskiego, jest wyjaśnione przez doktora Hafera w jego książce zatytułowanej Zbawienie. Dzisiaj błędem jest wymaganie pokuty jako wstępnego aktu poprzedzającego i oddzielającego i oddzielnego od wiary. Takie coś zbyt często opiera się na fragmentach Pisma Świętego, które są skierowane do ludu przymierza, Izraela. Ani oni, będąc ludem przymierza, mają przywilej powrotu do Boga na podstawie przymierza pokuty. Jest wiele fragmentów Pisma, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, które wzywa ten jeden naród do przepowiedzianej pokuty i jest to zwykle stawiane przed nimi jako oddzielny, niezwiązany z tym akt, który jest wymagany. Warunki były jednak bardzo różne w przypadku niezbawionego poganina, który był obcym przymierzom,
obietnicy nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Obcym przymierzom i bez Boga na świecie. Nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Równie różne dla każdego Żyda w tej dyspensacji. Przedstawienie Ewangelii tym odrębnym klasom jest co najmniej 115 fragmentów, w których słowo wierzyć jest użyte samodzielnie i bez żadnych innych warunków jako jedyna droga do zbawienia. Oprócz tego jest jeszcze ponad 35 fragmentów, w których użyty jest synonim słowa wiara. Istnieje tylko 6 fragmentów skierowanych do niezbawionych pogan, w których pokuta pojawia się sama lub w połączeniu z innymi fragmentami. Są to Dzieje Apostolskie 11:18, Dzieje Apostolskie 17:30, 20:21, 26:20, Rzymian 2:4 i 2 Piotra 3:9. O tym, że pokuta nie zbawia, świadczy przypadek Judasza, który pokutował, a jednak poszedł na zatracenie. Warto zauważyć, że istnieje 25 fragmentów, w których wierzyć lub wiara jest podana jako jedyny warunek zbawienia pogan, a jeden fragment, w którym pokuta pojawia się z jakiegokolwiek powodu. Z tego faktu wynika, że pokuta, podobnie jak wszystkie inne kwestie, jest prawie powszechnie pomijana w wielkich fragmentach dotyczących zbawienia, że taka pokuta, jaka jest możliwa dla niezbawionej osoby w tej dyspensacji, jest zawarta w jednym akcie wiary. Oświadczenie z 1 Tesaloniczan 1 od 9 do 10 może służyć jako ilustracja. Tutaj jest powiedziane: odwróciliście się do Boga od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, i abyście oczekiwali Syna Jego z nieba. Przedstawia to jeden wszechstronny akt. Chrześcijanin nie jest w ciele, ale w ostatnim Adamie. Modli się prowadzoną przez Ducha modlitwą dotyczącą złych. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, jak mówi Łukasza 23:34. Z kolei dr MacArthur nie rozróżnia pomiędzy pozycją chrześcijanina a jego stanem, jeśli chodzi o natychmiastową śmierć dla samego siebie i o to, że stare rzeczy przeminęły, oto nowe rzeczy stały się faktem, to jest to prawdą dla wszystkich chrześcijan, ale nie dla ich codziennego stanu, nawet najbardziej dojrzałych. Nawrócony przez Ewangelię według Jezusa z kolei staje się dzieckiem Królestwa i boski autorytet będzie siłą napędową w jego sercu. Przenikający Duch Święty, wypisujący prawo na jego sercu, aby umożliwić mu poddanie się teokratycznemu prawu Królestwa pod jego królem, ale to nie jest nieunikniony wyraz nowej natury. Wcale nie. Nieuniknionym wyrazem nowej natury jest manifestacja Pana Jezusa w chrześcijaninie. Nie jest on pod władzą, nie stara się być posłuszny, chyba że jest pod prawem, jak to zostało opisane w liście do Rzymian 7. Dla niego żyć to Chrystus, a to życie nie jest pod władzą. Ono żyje przez swoją sprawiedliwą naturę dzięki zamieszkującemu duchowi Chrystusa. Wierzący żyje przez ducha życia w Chrystusie Jezusie, który uczynił go wolnym od prawa grzechu i śmierci. Ciało wymaga władzy i prawa, aby je hamować i kontrolować, ale nie życie, które jest Chrystusem, które objawia się owocem ducha, przeciwko takim nie ma prawa, mówi Galacjan 5:22-23. Łotr na krzyżu został przyjęty do królestwa, ale nie został przyjęty do Pana Jezusa jako życie. Nie stał się chrześcijaninem. Nie przyjął Jezusa Chrystusa jako jego życiem. Nie stał się chrześcijaninem, członkiem ciała Chrystusowego. Chrześcijańska wiara nie powstaje przez pokutę, ponieważ łaską zbawieni jesteście przez wiarę, a to nie z was samych, to dar Boży, mówi Efezjan 2:8. Kluczowy obszar błędu dotyczący teologii doktora MacArthura to zastosowanie dyspensacji Królestwa do dyspensacji Kościoła. Ewangelia według Jezusa była skierowana do królewskiego Izraela. Był on sługą obrzeski dla prawdy Bożej, dla potwierdzenia obietnic danych ojcom, o czym mówi Rzymian 15:8. A jakie były niektóre z obietnic złożonych ojcom? Jeremiasz i Ezechiel mówią nam wyraźnie. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. To będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela.
Po tych dniach, mówi Pan, włożę mój zakon do ich wnętrzności i wypiszę go w ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jeremiasza 31, 31, 33. Nowe przymierze zacznie się 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi. Dlatego powiedzcie domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg, wezmę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich krajów i prowadzę was do waszej ziemi. Wtedy pokropię was wodą czystą, a będziecie czyści. Od wszelkiego plugastwa waszego i od wszystkich waszych bożków oczyszczę was. Dam wam też serce nowe i ducha nowego włożę w was i odejmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce z ciała. I włożę w was ducha mego i sprawię, że będziecie postępować według ustaw moich i będziecie zachowywać rozporządzenia moje i czynić je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem, mówi Ezechiela 36, 22-28. Oto właśnie jest opis nawróconego Izraela na Ewangelię według Jezusa. 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi, po tym, gdy rozpocznie się nowe przymierze w tysiącletnim królestwie w ziemi obiecanej ojcom, zregenerowany Żyd zostanie oczyszczony z grzechów, otrzyma nowe serce i nowego ducha. Bóg włoży w niego jego ducha i sprawi, że będzie chodził w swoich ustawach i zachowywał rozporządzenia królestwa teokratycznego i czynił je. Apostoł Paweł nie otrzymał tej Ewangelii Królestwa od niebo wstąpionego i uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa, głowy niebieskiego Kościoła. Żaden członek ciała Pana Jezusa nie ma wypisanego na swoim sercu prawa, które umożliwiałoby mu zachowywanie praw nadchodzącego teokratycznego królestwa. Niektórzy przywódcy dyspensacyjni, tacy jak dr Renald Schauer w swojej książce The New Nature, błędnie nauczają, że chrześcijanin ma prawo wypisane w swoim sercu, ale to Pan Jezus Chrystus jest wypisany na sercu chrześcijanina. Prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie, jak mówi Rzymian 8:2. Czym była ta Ewangelia, którą Paweł otrzymał przez objawienie od uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa? Dałem wam poznać, bracia, że Ewangelia, która była przeze mnie głoszona, nie jest według człowieka, bo ja nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie tego nie nauczono, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa, jak mówi list do Galacjan 1, rozdział 11 do 12 wersetu. Tajemnica, która była zakryta od wieków i od pokoleń, ale jest dowolnie objawiona świętym Jego, którym Bóg chciałby dać poznać, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. Kolosan, 1, rozdział 25 do 28 wersetu. Ewangelia apostoła Pawła nie wypisuje prawa na sercu, ale raczej przenikający duch Chrystusa ustanawia życie Pana Jezusa w sercu chrześcijanina, a ten żyje dla chwały Ojca przez prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie. Tak mówi nam Rzymian 8:2. Doktor MacArthur chciałby nas zabrać z powrotem do błogosławionego Pana Jezusa w Jego upokorzeniu przed Jego cudownym krzyżem, głoszącego swoją Ewangelię o Królestwie Przymierza Izraelowi. Ale jeśli by ziarno pszenicy nie wpadło do ziemi i nie obumarło, zostaje samo, ale jeśli by obumarło, przynosi obfity owoc. Ewangelia Jana 12:24. Apostoł Paweł prowadzi nas naprzód, aż do wniebo wstąpionego Pana Jezusa Chrystusa w Jego chwale, głosząc Jego, który jest naszym życiem, o czym mówi Kolosjan 3:4. Izrael nigdy nie będzie częścią tego niebiańskiego ciała Pana Jezusa, którym jest Kościół, zapoczątkowany w dniu Pięćdziesiątnicy, a mający być skompletowany w czasie pochwycenia. On nie będzie miał nic, czym Kościół jest i ma w swojej uwielbionej głowie, jaką jest Chrystus, który jest jego życiem. Nie ma porównania między Kościołem a Izraelem, chociaż ten ostatni będzie chwalebny w odrodzeniu w czasie Nowego Przymierza, jakie zacznie się 7 lat po pochwyceniu w chwalebnym Królestwie Mesjańskim.
i nie ma porównania między Kościołem a Izraelem, chociaż ten ostatni będzie chwalebny w odrodzeniu, w czasie nowego przymierza, jakie zacznie się 7 lat po pochwyceniu, w chwalebnym królestwie mesjańskim, z królem na tronie Dawida i jego małżonką, oblubienicą, Kościołem, panującymi wspólnie nad Izraelem i narodami pogańskimi. Ponieważ to nieskończone rozróżnienie istnieje pomiędzy Kościołem a Izraelem, będzie ono utrzymane przez cały okres Królestwa Tysiąclecia, przez całe Nowe Przymierze i aż do wieczności, na zawsze. Nic nie może być dodane do skompletowanego wówczas ciała, nawet zregenerowany Izrael. Dodam końcowe słowo co do żydowskiego akcentu doktora MacArthura na Lordship Salvation. Dla Kościoła, czy to postrzeganego jako jego ciało, czy oblubienica, Pan Jezus jest głową, a nie Panem. Panem oczywiście jest. Bóg go takim uczynił, Dzieje Apostolskie 2:3. Kościół zna go jako Pana, ale on jest głową dla, a nie Panem Kościoła. Głowa i panowanie należą do niego, ale nie są to pojęcia zamienne. Jako Pan stoi on poza wszystkimi innymi, jako Pan jest w ścisłym związku i komunii z tym, z czym jako taki jest w związku. Pismo Święte nigdy nie mówi o nim jako o Panu w odniesieniu do Kościoła. Jak napisał Hafer, Chrystus jest głową nowego stworzenia, a chrześcijanie są w nim, w tym stworzeniu jako jego żywotni członkowie. Izrael był ze starego stworzenia i przywiązany do ziemi. Kościół jest z nowego stworzenia i związany z niebem. Niestety to, co głosi John F. MacArthur, to jest judaizm, judaizacja Kościoła. I to jest bardzo niekorzystna teologia.